Odważę się powiedzieć, że właściwie jeśli chodzi o Politechnikę Łódzką w tym obszarze nowoczesnych technologii i realizowanych inwestycji, ale również zapowiedzianych inwestycji, jesteśmy w chwili obecnej liderem. Będziemy się starać o to, aby Politechnika Łódzka, która jest w regionie łódzkim, pracuje dla regionu łódzkiego, ma wsparcie z regionu łódzkiego, tego miejsca nie oddała. Centrum Kompetencji 5G Politechniki Łódzkiej zostało już powołane jako jednostka ogólnouczelniana, funkcjonuje w pionie rektora, ma już swoje miejsce i wypełniamy to miejsce również kompetencjami osób. Mamy powołaną dużą grupę ekspertów, zarówno z kraju, ponad 12 osób, które rozpoczną z nami pracę. Nowa, bardzo dobrze wyposażona serwerownia, pracownia o bardzo wysokim standardzie w zakresie grafiki komputerowej, jak również wirtualnej rzeczywistości, która pozwala nam już, mogę powiedzieć, kształcić zarówno studentów, jak i złożyć ofertę dla przedsiębiorców w zakresie kształcenia w nowych technologiach. To, co zamierzamy, to jest ogólne wsparcie, grant od pana marszałka. Jak zawsze warunki konkursu są związane z tym, że beneficjent musi również mieć swój skład finansowy. Dzięki temu w trybie bardzo pilnym, ekspresowym udało nam się to przedsięwzięcie zrealizować, że w tej chwili jest gotowy projekt w trybie zaprojektuj i wybuduj. Została wyłoniona firma, która będzie ten nowy budynek, który nazywamy Centrum Nowoczesnych Technologii Politechniki Łódzkiej, CK5G, czyli Centrum Kompetencji 5G, ICT Industry 4, bo to są nierozerwalnie związane ze sobą tematy. To jest właśnie w tym kampusie ten budynek, który tutaj jest pokazany. Zaprojektowane jest, jak widzicie państwo, wnętrze. Co więcej, te pieniądze w dużej transzy ponad 5 milionów w ramach konkursu Politechnika Łódzka uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego, dokładając następną transzę. Przystępujemy wkrótce do budowy. Znalazłem w was partnera do pewnych słów, których użyłem na początku rok temu, obejmując Urząd Marszałka. Powiedziałem, że chciałbym bardzo, aby województwo łódzkie kierować ku nowoczesnym technologiom. W ten sposób znalazłem partnera znakomitego w osobie pana profesora, który i Politechniki Łódzkiej, która tutaj znakomicie tę rolę podjęła. A że udało nam się też wspólnie poszukać takiego myślenia, bo to, o czym pan profesor powiedział, bardzo istotne, poszukać takiego myślenia w rządzie, bo tamto wsparcie było konieczne dla tej inicjatywy, prawda? I znaleźliśmy takie myślenie, znaleźliśmy w kilku ministerstwach podobne myślenie. Dzięki temu mogliśmy tu w Łodzi usłyszeć słowa pani minister Emilewicz, która powiedziała wyraźnie, chcemy, żeby Łódzkie było tym pionierem rozwoju nowoczesnych technologii 5G. To te słowa padły, no te słowa są pewnym zobowiązaniem dla nas wszystkich w tym momencie. Dzisiaj otwarcie Centrum Kompetencji to jest ten malutki wkład, jaki udało nam się wspólnie bardzo szybko w roku ubiegłym poczynić. Wydaje się, że jest to znakomity początek tej współpracy. Oczywiście liczymy na to, że państwo też energicznie wdrażając, pracując na tym polu, będziecie dla nas również wspaniałym partnerem. Co ciekawego się dzieje, proszę państwa, to warto powiedzieć, że jesteśmy partnerem w ramach Ministerstwa Cyfryzacji jako utworzony Digital Innovation Hub. Grant Ministerstwa Rozwoju od pani minister Emilewicz w zakresie 5G spowodował, że w tej chwili jesteśmy w trakcie budowy systemu masztów na terenie obydwu części kampusu Politechniki Łódzkiej. Wyłoniony został wykonawca, który jest w naszym klastrze, Ericsson, i to są jego po prostu technologie, które implementujemy. W Polsce toczy się dyskusja, gdzie czasami wypływają różne nieuprawnione definicje i wypowiedzi, również z grona akademików, ale zostawmy ten temat, proszę państwa. Świat po prostu pędzi. Ja ostatnio byłem na Uniwersytecie w Bangkoku i Bangkok Post,
mniej więcej tak samo wydawane jak Washington Post, o czym zakomunikował. Zadaję pytanie, jak wygląda świat, proszę Państwa. Popatrzcie Państwo, pierwsza aukcja, Panie Prezesie, pierwsza aukcja w Bangkoku na częstotliwości zakończyła się 49 licencjami na poziom 3,2 miliarda dolarów.